naszym celem wejścia na giełdę jest rozwój spółki. 30 lat naszej działalności doprowadziły nas do punktu, gdzie jesteśmy świetnie przygotowani, znamy rynek deweloperski i chcieliśmy wykorzystać nasze doświadczenie i wiedzę i rozwijać się nie tylko we Wrocławiu, gdzie jesteśmy liderem rynku mieszkaniowego, ale również rozszerzyć naszą działalność o nowy rynek, rynek krakowski. Środki pozyskane z emisji, która zakończyła się sukcesem, to ponad 72 miliony złotych. To były środki, które zostały pokryte emisją nowych akcji. Te pieniądze zamierzamy przeznaczyć zarówno na umacnianie pozycji lidera we Wrocławiu, na zakup gruntów i na wprowadzane w tej chwili do realizacji nowe projekty deweloperskie, jak również na zakup gruntów w Krakowie. Nasza spółka specjalizuje się głównie w projektach społecznych. To są duże osiedla, które nie są wieloetapowe tylko dlatego, że budujemy kolejne budynki z towarzyszącymi ich parkingami, tylko dlatego, że każdy kolejny etap stwarza nowe przestrzenie półprywatne i półpubliczne dla naszych mieszkańców, stwarza miejsca spotkań zarówno w przestrzeni otwartej, jak i w budynkach, gdzie realizujemy na rzecz naszych wspólnot, czy to fitness, czy klub mieszkańca, ale wykorzystujemy też konfigurację terenową, na przykład nasze osiedle Olimpiaport położone nad rzeką, nad kanałem żeglownym. Też budujemy tam pomosty dla naszych klientów, na których mogą się rekreować, mogą pływać kajakami. Mamy po prostu ścieżki rowerowe, które łączą się z całym systemem Zielonego Rynku miasta Wrocławia. Także ta dodana oferta do naszych osiedli społecznych, takie jak Olimpiaport, jak Stabłowice, czy będące już teraz na ukończeniu ogrody Halera, to jest coś, co najbardziej się podoba naszym klientom. Oczywiście nie znaczy to, że pojedyncze obiekty, które wprowadzamy do sprzedaży, też bardzo ciekawe, bo za chwilę wprowadzimy do sprzedaży kilka nowych ofert, nie cieszą się dużym zainteresowaniem, bo zawsze staramy się zrobić ciekawą architekturę, wybrać dobrą lokalizację, tak żeby klient, zarówno ten, który szuka tam swojego miejsca na ziemi, jak i ten, który chce zainwestować swoje pieniądze, żeby móc wynajmować albo inwestuje z myślą o swoich dzieciach, był zadowolony. Ponieważ do tej pory działaliśmy we Wrocławiu, osiągnęliśmy tam pozycję lidera, którą otrzymujemy już od kilku lat, uważaliśmy, że nasze rozszerzenie działalności powinno się skupić na jednym kolejnym mieście. Wybraliśmy Kraków, ponieważ jest to drugi rynek w Polsce, też rynek regionalny. Dla przypomnienia, Wrocław to jest trzeci rynek w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż na rynku pierwotnym. Uważamy, że ten biznes, który możemy zacząć rozwijać w Krakowie, umacniać tam swoją pozycję, jest dość analogiczny do tego, który prowadzimy we Wrocławiu i dlatego chcemy skupić się na otwarciu jednego nowego rynku na dzień dzisiejszy, nie wykluczając w dalszej przyszłości oczywiście innych planów rozwojowych spółki.